Witam Państwa na kolejnej zajawce. Dzisiaj znów będziemy mówić o granicach. I oczywiście w tej zajawce, tam na końcu będzie film z naddawnej granicy na Renie Lechistanu, czyli Imperium Polaków. Imperium Lechitów i tak dalej. Ale gdzie my teraz jesteśmy? Jak już wcześniej mówiłem na tej poprzedniej zajawce, jesteśmy na granicy, dawnej granicy z 1939, między Polską i Niemcami. Obecnie jest to Wielkopolska, a z tej strony jest województwo opolskie. Akurat ta granica tych województw chyba nieprzypadkowo biegnie właśnie wzdłuż dawnej granicy z 1939 roku. Takie przynajmniej jest podejrzenie. Chociaż można to dalej sprawdzić. Natomiast na pamiątkę tego wydarzenia, że kiedyś tu była ta granica, jest tablica, którą my widzimy tutaj plecami. Ja za chwilę tam podejdę, w sensie no tutaj z kamerą, no i zobaczymy ją, jak ona tutaj wygląda. Tam jest nawet niemiecka mapa. I co ciekawe, właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta tablica, ona jest tutaj moim zdaniem widoczna, to będziecie Państwo widzieć, jest ta droga. Przedłużenie tej drogi idzie w drogę leśną i ta droga leśna też była drogą graniczną. Oddzielała właśnie Wielkopolskę, czyli Polskę od hitlerowskich Niemiec z 1939 roku. I co tu jest ciekawe? Jak widzicie Państwo, te zadrzewienia po drugiej stronie drogi są już robione w czasach komuny. Widocznie tam, łącznie z tymi zabudowaniami Ignacówki, bo to jest właśnie wieś Ignacówka tutaj. Ja zaraz tutaj przyjadę kamerą, to Państwo dokładnie zobaczycie. Tutaj właśnie były zabudowania Straży Granicznej, Polskiej Straży Granicznej, a tutaj znajdował się szlaban. Tam na tej tablicy będzie takie zdjęcie, które pokazuje, gdzie ten szlaban się znajdował. On właśnie, ponieważ co tu jest ciekawego, jak zobaczycie na mapę sobie na przykład Ignacówka, tutaj jest dalej Komorzno, to jest najbliższa tu wieś, kiedyś to się to Komorzno nazywało Reinersdorf, czyli wieś Reinera, i tu jest akurat taki pałac Reinera, tego hrabio, który miał właśnie tą wieś Komorzno, to właśnie między tym Komorznem a to Ignacówko, to jest to słynne przejście graniczne. Co jeszcze tutaj chcę powiedzieć ciekawego, że jak popatrzymy na mapę, tutaj w lewo biegnie droga do wsi Wodziczna. I tutaj z Wodzicznej ci Polacy, którzy tu mieszkali, jeździli do znaczy zostali jakby tutay zabrani po wrześniu 39, zabrani i pracowali w Domaszowicach, nie tak daleko przed Namysłowem. Też województwo polskie. Właśnie oni tam pracowali. I jedna z moich sąsiadek, starsza pani, to właśnie opowiadała, że ona tam pracowała w tych Domaszowicach. I co ciekawe, jak były te wszystkie reparacje związane z pracą przymusową, to tak wysterowano jej emeryturą, że kiedy ona załatwiała ten zasiłek taki, powiedzmy to, tą dokładkę do pracy za pracę przymusową w Niemczech w czasie okupacji, to ona tego nie dostała. Czyli wyobraźmy sobie, że ona nie pracowała, ale ponieważ miała emeryturę za wysoką, znaczy za wysoko, tam chodziło, jej dali wtedy, bo to ja to załatwiałem, to było gdzieś w granicach 1200 zł i akurat jej dorzucono 10 zł i ona już pozbyła się tych praw. Znaczy, to tak zostało to podpisane z Niemcami, te zasiłki. To była stara sprawa i też była obłożona pewnymi aferami, ale widzimy, no, praca przymusowa, niby człowiek żył, ponieważ ta pani już w tej chwili nie żyje. Niby człowiek żył, pracował, ale jemu się nie należy. 5 lat pracował. A więc on sobie wyobrażamy, jakie to były sytuacje. Że właśnie taka następowała jakby prawna niesprawiedliwość. Człowiek pracował, robotnik przymusowy i nie dostał, bo co? Bo miał 1210 zł. Akurat jakby miał ktoś 1100 ileś tam,
no to już by dostał, nie? Czyli wielkość emerytury nagle się po prostu była tutaj czynnikiem decydującym, a nie fakt, że ktoś pracował jako pracownik przymusowy u Bauera w Domaszowicach. No to jest taki szczegół. Ale co chcę wam jeszcze tutaj powiedzieć takiego ciekawego? Dlaczego są te filmy tutaj takie historyczne, z tych miejsc? Dlaczego to pokazujemy tą właśnie granicę, jak ona tutaj biegła? Na mojego bloga wszedł taki oponent. Akurat zobaczył kwestię tak zwanych ziem obiecanych. Taki film, raczej nie obiecany, tylko ziem odzyskanych. Nagle ten temat ziemi odzyskane, nagle u niego wzbudził jakiś tam problem i spowodowało to, że na moim blogu tam zaczął wypisywać różne komentarze, gdzie akurat się na siłę argumentował to, że te ziemie wcale nie były odzyskane, bo przecież królowie polscy te ziemie odzyskane, oni się pozbyli tych ziem. No i podawał tam konkretne daty. Tylko oczywiście nie napisał jednego szczegółu, który jest bardzo skrzętnie ukrywany, że Polskę szturmowało 50 krucjat alemanów wspartych nemrodycznym Watykanem. Czyli całe państwo niemieckie, które powstało, służyło praktycznie tylko po to, ono zostało powstało na ziemiach polskich. Te ziemie polskie dzisiaj możemy w Niemczech nazywać naszymi zachodnimi kresami. A mało tego, ten oponent twierdził, że to jest komunistyczna propaganda, ziemie odzyskane. No niestety, ziemie są jakby wygryzione, zabrane i tak powstało państwo niemieckie, które raptem ma 200 lat. Ale to właśnie tego typu argumentacja skłoniła mnie do tego, żeby pokazywać właśnie państwu te tereny, gdzie one są praktycznie już tutaj pewną historią, ale najciekawsze z tego wszystkiego, że ktoś to chciał w jakiś sposób upamiętnić, że kiedyś to była granica. Czyżby ona miała wrócić? Ciekawa rzecz. No ale dobra. Czyli powiedziałem o tym oponencie, o tej pani, gdzie jesteśmy. Czyli jeszcze raz powtórzmy. Tutaj w 1939 była Polska, Niemcy były za moimi plecami. Teraz pójdziemy tutaj do tej tablicy, omówimy i zobaczymy, jak to wszystko wygląda tam z bliska. Na razie przejadę tutaj kamerą po tej całej panoramie. Dzisiaj słońce świeci, to jest tak ostro. Co tutaj jest? To jest droga, tu jest Ignacówka, tam jest wieś Komorzno. I tutaj za tym lasem, właśnie o, wzdłuż tej drogi biegła dawna granica, 1939 rok. I jak tutaj podejdzie, to później pojadę, raczej pojadę tam dalej, gdzie znajduje się jeden słup celny, a w sumie z jakichś powodów w czasach komuny został on przesunięty. On powinien być tutaj stać, ale no wiadomo, tyle lat minęło, remontowano drogi i tak dalej. Być może z tego powodu gdzieś tam po prostu wrzucili na pobocze. To tyle. Także następna rzecz jest, za chwilę po prostu będziemy tam filmować tą tablicę i tam omówimy i zobaczymy, a na razie to po prostu przejadę panoramę. A więc tak, co my tutaj widzimy? Tak, to jest wieś Ignacówka. Tu są zabudowania, niewielka wieś. W sumie ona się tutaj kończy, tam trochę w głąb jest dalej. Ja tu może trochę wyzoomuję. Tak. Natomiast co my tutaj jeszcze widzimy dalej? O, tutaj o, ta wieś Wodziczna, gdzie ta moja znajoma sąsiadka, która już nie żyje, gdzie ona funkcjonuje, no, mieszkała, to właśnie znajduje się za tym wzgórzem. O, to tak, tu zaraz będzie pod słońce, to nie za bardzo. To praktycznie ta linia lasu, o, tam jest w dali linia lasu, to właśnie tam biegła dalej granica z 1939 roku. No i tutaj znów tutaj wracam. Tak, mamy tu. Co my tu zrobimy? O, teraz jesteśmy. Tak, i teraz tą tablicę trochę od tyłu przybliżę. Tam są oczywiście inne tablice, które mówią. O, praktycznie to jest ta tablica od tyłu. Ale my nie będziemy się tutaj skupiać. W każdym razie ta droga
Tutaj była granica 39 rok.